Wyjazd do Berlina. Zaczynamy odstawieniem naszego kameleona do hotelu. Pierwszy raz taki robimy eksperyment. Kameleonie, pomachaj babką. Zawsze ktoś do nas przychodził go karmić i dbać o niego. A teraz dziadek jest w Zdyni, bo to on zazwyczaj robił. Znajomi wyjeżdżają, więc idziemy go zawieźć do hotelu w Gady Gady. Mamy nadzieję, że będzie mu fajnie. Zostawcie łapkę w górę. Ruszyliśmy. Dojeżdżamy właśnie do Katowic. Plan był taki, żeby dzieci spały, ale tylko jedno dziecko realizuje plan. Już jedno siało. Pierwsze większe ładowanie w trasie. Do Berlina się nie da dojechać z ładowania wolnego po drodze. Jesteśmy w Postomotach. Za Wrocławiem. Wszystkie stacje zajęte, jak my pojechaliśmy, były już zajęte, ale akurat ktoś wyjeżdżał. Przesunęliśmy się na obiad, trochę przed granicą, w okolicy, która się nazywa Iłowa. Miejscowość składa się głównie ze stacji benzynowej, sklepu, restauracji i czegoś, co chyba ma być kiedyś hotelem. Znaleźliśmy informacje, ile ludzi aktualnie jest na świecie i tutaj co chwilę ktoś umiera albo się rodzi. Bardziej się rodzi. Od kiedy tu stoimy, zanim zaczęliśmy kręcić film, to już przybyło 100 osób na świecie. Tajemnicza różowa rura. Idąca Hen-Ho-Hen-Ho i parasol. Manifestacja Palestyńczyków chyba, tak? Chyba to jest palestyńska droga. Tak wygląda pomnik pamięci pomordowanych Żydów. Jesteśmy w bramie Brandenburskiej. I mają tam jakiś bandy. Jesteśmy w pobliżu ambasady, gdzie zastanawiamy, czy tą limuzyną ktoś przyjechał do ambasady. Ale chyba nie. To po prostu jakaś imprezka. Reichstag obmurowany murem z jakimiś remontami, ale prezentuje się ładnie. Takie tajemnicze głazy znaleźliśmy w berlińskim parku. Tam nawet ułożone na coś w stylu Stonehenge'a. Nie do wejścia. Piękne kamienie. Kasiu, mówiłem, nie wchodzimy na nie. Tylko na jedno. Mama, mama, tu są ustawki. Polowanie na króliki. Ale rzeczywiście trochę wygląda, jakby to królik polował na Kasię. Mikołaj też traci już tak pewność siebie, jak królik jest w zasięgu szybkiego sprintu. Ale jednak dzieci wygrały. Dzisiaj postanowiliśmy zobaczyć Muzeum Techniki. Oczywiście niemieckie Muzeum Techniki. Idziemy tutaj przez taki park.
który możliwe, że jest na miejscu dawnego muru berlińskiego. Pięknie kwitnące drzewo. I tu teraz nas przywita samolot z muzeum. Gdzie jest Kasia Artuditu? Tutaj. A, jest Artuditu. Tam jeszcze jest pies z Dytnej Bajki, które też nie oglądaliśmy. Srebrny też jest. Rewelacja. Już idziemy nagrać. A, tak. A gdzie mam? Cienkie rośliny, ją ładną. Model urządzenia, które uchodzi za pierwszy komputer. Urządzenia opracowanego przez Jacquarda w 1805 roku. Spróbuję uruchomić. O, idzie. Tam się wkładało takie karty performowane, które były programem, w jaki sposób maszyna ma układać wzór w trakcie splotu nici. I w ten sposób można było szyć różne ciekawe rzeczy. Już tak właśnie maszynowo. I tutaj one się układały. Zależnie jaki tam zarek był. Tutaj dalej są pokazane chyba prawdziwe te tu projekt. A tutaj prawdziwe te karty. Czyli to ma ponad 200 lat. Kolejne komputery. A już ciut nowsze, gdzieś około 100 lat. Jezus. Kolejna część ustawy jest o środkach transportu. Że Holandia, Michał, była jednym z taki mój potem taki kombinator na morzu. Pięknie zrobione. Model już to będzie ze sobą. Jest model zrobiony z kreśników. Jedziemy statek. Dziewczyny wybrały. Ja mam je asekurować tutaj. Maszynownie można oglądać. No, bardzo ciekawa wystawa. Nawet się też czegoś przed chwilą nauczyłem. Pani matka będzie szyła. Pani matka robi zdjęcie. No, ale to jest. Miała wyśleć na takiej? Nie. A gdzie jest napęd? A, bo to jest na silni. Przepraszam bardzo. No, to już taka przemysłowa. Tak, ale ona już jest na silni. Jednoosobowy ubot. Przed chwilą to była wycieczka. To go w ogóle rozkuśtali. To ktoś szybko rozwalił chyba. Możemy zrobić sprytnie i wsadzić telefon do środka. A tu żagiel idący przez wszystkie piętra budynku. Nie, to jest strasznie głupie. Widzisz, Kasia, nie proszę, Kasia, ty też.
co by była dobra karta do Bigby? Ja nie. Ile coś skojarzy? To jest chyba hala Tropical Island, jeszcze gdy była wykorzystywana do oryginalnego celu, czyli budowy sterowców. Obrotnica dla pociągów. Tylko spadnie. Pamiętacie, jak w Tomku przyjeżdża Tomek i wjeżdżają do poszczególnych ten, to tu wjeżdża pociąg na środek i to obraca i wjeżdża do garażu. Tak wyglądała ponad 100 lat temu kolejnicza mapa Berlina. My jesteśmy przy tym, w tym dworcu oznaczonym strzałką i to jest chyba jego makieta. Zmęczeni. Ciekawe, dawne magazyny. Zbliżamy się z Mikołajem do granicy, dawnej granicy. Checkpoint Charlie. Tutaj była wymiana dyplomatów, szpiegów i innych takich. A teraz jest na Bunalti KFC. Tutaj to jest chyba po prostu z cementu, natomiast dawniej to były worki z piaskiem. Tylko to już jest taki pomnik chyba. A tu mamy amerykańskiego US Army Checkpoint. Że atrakcją Berlina są też trabanty. Jest Muzeum Trabantów i jakieś takie tego typu rzeczy. Tu jest fragment muru. Tu cały taki bieg, mur. To było mega łatwo. O, i tam był Checkpoint Charlie, bo był pomiędzy murem.
Ale przecież to było mega łatwo rozwalone. To jest komiks. W jaki sposób kiedyś jakaś rodzina z dokumentami jakimiś ważnymi próbowała się przedostać na drugą stronę z tego tutaj budynku właśnie. O. Wzięli taki młotek ze sznurem. Wrzucili na drugą stronę i jak na tyrolce przejeżdżali. Tylko te dokumenty zgubili. Nie znam niemieckiego, więc nie wiemy, co to za dokumenty były. Ale w ten sposób się przedostali. Tutaj z tego dachu. Tutaj nad tym murem. Porównać, ile od wczoraj. Ale przecież tu giną ludzie. Dzisiaj to co? Nikola się bardzo cieszy, że jedziemy do Wildekera. Nawet się nam udało z przodu wsiąść. O, jak fajnie wygląda. No. O, taki patrzcie, taki stary kościół. O kurczę, on jeszcze tam na górze ma tam. Za mur z cegieł ze zwierzątkami. I taka charakterystyczna, chyba bardziej chińska niż japońska brama, chociaż w sumie to nie wiem. Słonia to może nawet i hinduska. To nadal koniec za, to jest to niezwykle kolejne. A i ma mama i antylopę. Szaste góry. To pełno niespodzianek. I żyrafy się kręcą. Oj, żyrafy. To jest bardzo fajny wymiar, taki skalisty z jakimś rodzajem kozic. Ciekawe, czy chodzą czasami na samą górę. O, to nie też mnie. A patrzcie, ptaki, ptaki też jedzą. Wyjadają im ptaki. Ale na pewno nie zjesz ze swojej kuszy. No nie, nie rzuca. Pan nie rzuca to do kupy, chociaż obok. No, ten igra z ogniem, podjadając słoniowi jedzenie. Tak. Możesz go zdeptać. Albo na nim... Albo na nim... Jakie ładne! Gdzie on zrobił zdjęcia? Ciocia tam jest po prawej stronie. Pokazane, co poszczególne małpy będą jeść. Kasia znalazła Hedwiga. To może też gdzieś Harry Potter będzie zaraz. Tu jedna się schowała. Chyba nawet ma listy w szponach. Teraz pewnie będzie lecieć. Zobacz, jakie maciuszki. Jako uszy. Jest chyba bardziej niebezpieczne ptaszki. Leżę. Dobra, widać.
Ale takie małe zwierzę, a taki głos potężny wydaje, nie? Nic nie powinno. Ona przyszła się na rybki, nie? Złoto, mama! Mamy twoje rybki! Patrzcie, gdzie są rybki! Patrzcie tu! Tu, patrzcie, gdzie są rybki! Asia! Ale tu, patrz, Iwa, patrz! Mamy same! Na pół, na pół też ma tam. Ale rób mu obcięli. Może, żeby go nikt nie napadł. I ona mieć właśnie nowy widek, bo tu faktycznie dość mało miejsca. No? Wracamy z zoo do domu, idziemy parkiem w stronę bramy brandenburskiej i znaleźliśmy poza zoo takie oto piękne okazy. Nawet się jakoś bardzo nie boją, tak ciut, 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 ciut. Na widok Kasi głównie. No dobrze. To, o czym wcześniej rozmawialiście, czy chcielibyście mieszkać w Berlinie, tak? Tak. To teraz możecie się nagrać. Macie już ustalone zeznania? Czy chcielibyście mieszkać w Berlinie? W Japonii bardziej, ale tak. A co się w Berlinie wam podobało? Wszystko! Double busy, bardzo dużo muzeum. No i to wy mają tu Tropical Island niedaleko. No, w Tropical Island jeszcze nie byliśmy, to jeszcze nie mówmy, że się nam podobało. Że sprzedają o takie tygrysy. Najbardziej zadziwiająca roślina w Berlinie wygląda jak przycięte drzewo, ale one po prostu tak rosną. Spróbujemy nagrać od góry. Zrobimy prawie drona. Nie mam za dużo kwiatów, za mało ludzi. Nie w tą stronę. A tu lipanów nie mają, to już nie aż tak fajnie. Tak chwila, a popatrz jeszcze tutaj jeszcze do nas. Mikołaj, Kasia. Chyba musisz już tak zrobić, bo będę nie widać swojej twarzy. Tego dnia pobytu, licznik ludności pokazuje tyle. 8 miliardów, 11 milionów, 804 tysiące, 220, 30... Ładowarka Tesli, prawie w centrum Berlina, łącznie 20 stanowisk. Oficjalnie 250 kW, aczkolwiek chyba trochę wolniej ładuje.